Tara! Tara! Tara, gdzie jesteś, do cholery? Coraz więcej zwłok w różnym stadium rozkładu podnosiło się z podłogi piwnicy i wypowiadając to samo słowo, kierowało w stronę Geralta. Były ich już dziesiątki, a każde wstając i odzywając się budziło kolejne. Wiedźmin zerknął przez ramię, szukając schodów, którymi się tu dostał. Jeszcze chwila i zwłoki odetną mu drogę ucieczki. Tara! Ostatni znak był tak mocny, że rozrzucił otaczające Geralta ożywione ciała na wszystkie strony. W pomieszczeniu unosiły się kłęby kurzu, poprzez które niewiele dało się zobaczyć. Geralt podniósł się z klęczek i spostrzegł odblask pochodni ze schodów. Już wiedział, w którą stronę musi iść, bo w trakcie walki, a zwłaszcza przy ostatnim rzucaniu znaku, stracił trochę orientację w przestrzeni. Ruszył w stronę światła. Cholera! Zwłoki zaczęły podnosić się na nowo i iść w jego kierunku. Wreszcie zdołał wejść na pierwszy stopień schodów. Teraz było już prościej i luźniej. Szybko wbiegł po schodach na górę, co kilkanaście kroków odwracając się i rzucając w podążający za nim tłum kolejny znak Art. Kiedy jednak dotarł do klapy w podłodze i zajął się jej unoszeniem, co szybsi z gonących znaleźli się tuż przy nim. Zabieraj te spleśniałość, Pony! Wiedźmin zatrzasnął klapę i przez chwilę leżał na niej, ciężko oddychając. Nie. Geralt! Na Boga, człowieku, jak ty wyglądasz? Wszystko dobrze? Nic mi nie jest. A, takie małe tarapaty. Geralt! Ojej, żyjesz. Ale to jeszcze nie koniec. Wiedźmin wyciągnął miecz i skierował jego ostrze w stronę sukkuba. Geralt! Próbowałaś mnie zabić i nakarmić mną te stwory w piwnicy. Nie. Ja nie wiedziałam, że zmienili się w... To znaczy, zobaczyłam i spanikowałam. Uciekłam. Myślałam, że biegniesz za mną. Lecz Wiedźmin był głuchy na jej tłumaczenia. Chwycił ją za gardło i przycisnął do ściany. Geralt, proszę cię. Ja nie wiedziałam, że oni są... czymkolwiek teraz są. Geralcie, uspokój się. Ja tylko chciałam ci pokazać piwnicę, słyszysz? No, nie wiedziałam, co... Wysłałaś mnie na dół tymi schodami i zostawiłaś na śmierć. To właśnie zrobiła. Geralcie, poczekaj. To ona mnie tu ściągnęła, błagała o pomoc. Przybiegliśmy, by cię ratować. Czy tak by się zachowała, gdyby chciała twojej śmierci? Gdy byłam, to ostatni raz ci ludzie żyli. Nie wiedziałam, że zmienili się w potwory. Nie sądziłam, że... że mogą cię zaatakować. Geralt puścił dziewczynę, która z trudem próbowała zaczerpnąć powietrze. Żyli? Kiedy to było? Tydzień temu? Dwa? Może więcej? Czas dziwnie płynie w tym domu. Wybacz mi. Ja po prostu myślałem... Nie! Rzecz w tym, że w ogóle nie myślałeś. Nie możesz w ten sposób traktować kobiety. Kobiety to iście boskie istoty, Wiedźminie. Musimy traktować je z szacunkiem. Żaden mężczyzna nie jest w stanie zrozumieć kobiety. Żaden! Ich przesłanki są zbyt tajemnicze, zbyt pogmatwane. Musimy je zaakceptować takimi, jakimi są. I zaakceptować to, że ich życie bywa za krótkie. W każdej chwili możemy je stracić. Więc nie możesz wyciągać swego cholernego miecza i wymachiwać nim, jakbyś był jakimś... jakimś... Geralt i Vara w milczącym zdumieniu oglądali nieoczekiwany wybuch emocji myśliwego.
Przepraszam cię, Wiedźminie. To przez ten dom. To przez to... To stworzenie, które było kiedyś moją martwą. Jestem jakiś strasznie spięty. Jakbym miał zaraz eksplodować. Rozumiem, też to czuję. Mój medalion wibruje, odkąd weszliśmy do tego domu. Musi tu działać jakaś potężna klątwa. Całe szczęście, że w tej klapie w podłodze jest równie potężna zasuwa. Chodźmy stąd. Więc Marta była twą żoną? Tak. Geralt ci powiedział? Widziałaś ją może gdzieś w tym domu? Poznałyście się? Nie, jakoś nie. Pewnie unika towarzystwa. Rozumiem. Więc była moją żoną. Była. Wiesz, te obrazy na ścianie, te muszle na nich bardzo mi ją przypominają. Jak to? Uwielbiała muszle. Lubiła do każdej wymyślać opowieści o jej życiu w głębinach. Zrobiła mi kiedyś naszyjnik z najpiękniejszych, jakie udało jej się zebrać. Rozmawiała nawet z kowalem, by inkrustował rękojeść mojego sztyletu pięknymi muszlami. Taki wymyśliła dla mnie prezent. Któregoś dnia, gdy brodziła w wodzie w poszukiwaniu muszli, coś się wyłoniło z morza tuż przy niej. Przerażająca bestia, jakby wielka ośmiornica, chciała wciągnąć ją pod wodę, zabrać ode mnie. Na szczęście zdążyłem dobiec, zanim wciągnęła ją pod powierzchnię. Mój miecz powstrzymał potwora. Nie dałem odebrać sobie mojej Marty. Musiały minąć długie tygodnie, nim z jej rąk zeszły ślady po ranach, które zadała jej bestia. Tak niewiele wtedy brakowało, bym ją stracił. Długo potem nie potrafiłem przestać myśleć o potworach tego świata. Jak wiele z nich czai się, czeka w ukryciu, by niespodziewanie zaatakować. Że moja Marta nigdy i nigdzie nie będzie bezpieczna. Nigdy nie była bezpieczna. A kiedy się poznaliście? Długo byliście razem? Miała wtedy 10 lat. Chodziła i sprzedawała ciasteczka. Pamiętam, że ujrzałem ją i zacząłem chodzić za nią. Jej matka miała sklep, naczynia kuchenne, zioła, ale przede wszystkim wypieki. Marta krążyła po mieście z wielką misą ciastek. Śpiewała przy tym. Była jak mały słowiczek. Słuchając opowieści Jakuba jednym uchem, Wiedźmin bacznie przyglądał się wiszącym na ścianach obrazom. Wszystkie przedstawiały wielkie i piękne muszle. Podszedł, by przyjrzeć się z bliska. Zdjął nawet jeden z obrazów ze ściany i obejrzał dokładnie ze wszystkich stron. Coś nie dawało mu spokoju. W końcu odwiesił obraz na miejsce i słuchał dalej. Najpierw szedłem za nią, bo miałem ochotę na słodycze, ale gdy Marta nabrała kobiecych kształtów, jakby to powiedzieć... Chyba rozumiemy. Nabrałeś ochoty na inną słodycz. No tak, Marta była... Nie, nie mogę tak tutaj stać. Muszę ją znaleźć. Wy zostańcie tutaj. Być może Marta nie pokaże się, gdy ktoś jeszcze jest w pobliżu. Chcesz jej szukać sam? W tym domu? To niezbyt bezpieczne. Wiem, że to niebezpieczne. Ale w miłości nie chodzi o bezpieczeństwo. Przecież nie zamknę mego serca na klucz, jak jakiś tchórz. Chyba zabrakło ci języka w gębie, Wiedźminie. Bardzo to wszystko interesujące, doprawdy. Wreszcie coś się dzieje. Zupełnie przestałam się nudzić. Chodźmy, coś ci pokażę. Znowu? Ostatnim razem, gdy to powiedziałaś, omal nie zginąłem. Oj, mój drogi. Podobno co nas nie zabije, to nas wzmocni. Poza tym... Naprawdę wolałbyś śmierć z nudów od nowej przygody. Zresztą, tym razem chcę ci pokazać
wyłącznie szkło. Szkło? Właśnie tak. Musiałeś zauważyć, ile w tym domu przepięknych, kolorowych witraży. Myślę, że powstają właśnie tutaj. Trzymając Wiedźmina za rękę, Vara wprowadziła go do dużego, jasnego pokoju. Dochodzące tu światło mieniło się wszystkimi kolorami tęczy dzięki witrażom, które wypełniały jedną ze ścian pomieszczenia. Geralt podszedł do wielkiego stołu, na którym leżały kawałki kolorowego szkła oraz mnóstwo różnorakich narzędzi. Warsztat? Kto tu pracuje? Nigdy nikogo tu nie spotkałam, lecz witraże w oknach domu są każdego dnia inne. Kilka razy widziałam Martę blisko tego pokoju. Możliwe, że to ona jest naszym tajemniczym witrażystą. Powiedz mi coś. Myślisz, że Jakub szczerze ją kocha, a ona jego? Jestem Wiedźminem. Miłość to nie jest coś, co byłbym w stanie pojąć. Łżesz, Geralcie. Nie udawaj, proszę, że miłość to po prostu kolejny potwór, którego możesz pokonać. A jeśli nawet, powiedz, którego ze swych mieczy użyłbyś w tej walce? Srebrnego, czy może stalowego? A może sięgnąłbyś po zupełnie inną broń? Zobacz, słowiki powróciły. Aż piękna jest ich pieśń. Ciekawe, co oznacza. Mi to brzmi jak pytanie. Czy Wiedźmin kiedykolwiek zapolował na miłość? No, odpowiedz. Poproszę następne pytanie. To nie ja pytam, to ptaki. Odpowiedz im. Miłość. Nie ma na nią miejsca w wiedźmińskim życiu. Ludzie, co za gbur. Szkoda. Myślałam, żeś bardziej odporny na drwiny. Nie miałam na myśli nic złego. Dochodzimy do wyjścia. Przejdźmy się. Z przyjemnością. Ale nie oddalajmy się zbytnio. Nie jestem pewna, gdzie jest bardziej niebezpiecznie, w domu czy w lesie. Ale wiem na pewno, że las jest bardziej bezwzględny. Weź mnie za rękę, jeśli oczywiście to niezbyt wielka prośba. Obiecuję, że się nie zakocham. Wiem, że to dla ciebie zbyt przerażająca wizja. Prawie tak samo jak wizja znudzonej kobiety. Och, to takie romantyczne. Zawsze mówisz nie to, co trzeba. Krok za krokiem, trzymając się za ręce, zagłębiali się w las. Ścieżka co jakiś czas rozwidlała się i musieli wybierać, w którą stronę iść. Robiło się coraz mroczniej. Gdzieniegdzie widzieli zwierzęce czaszki nabite na gałęzie. Raz i drugi mieli wrażenie, że za krzakami coś się porusza. Geralt rozpoznał wilcze ślepia wpatrujące się w nich z oddali. Spacer zamieniał się w groźną wyprawę. Słowiki, zauważyłeś? Próbują nas poprowadzić z powrotem w kierunku domu. Tak, masz rację. Mój medalion też daje znak. Zobacz. Zdawałoby się, że jesteśmy dość mądrzy, by posłuchać takiego ostrzeżenia, prawda? Tak sądzę. A jednak wciąż idziemy dalej. To ciekawe. Powiedz mi, Geralcie, Jakub opowiadał, że poznał Martę, gdy miała 10 lat. Potem wzięli ślub. Aż w końcu została zabita przez Bruksy i stała się jedną z nich? Tak. Tak brzmiała jego historia. Bruksy nie powstają w ten sposób. Wiesz o tym doskonale. A jednak twój kompan opowiada ci tę nieprawdopodobną historyjkę. Tobie? Wiedźminowi? Ciekawe, nieprawdaż? To jeden z powodów, dla których zdecydowałem się na wspólną podróż z nim i wejście do tego domu. To dlaczego teraz właśnie próbujesz go opuścić? Bo pamiętam, do czego prowadzi ciekawość. Też pamiętam. Ale jak sądzę, ciekawość to coś,
na co można sobie pozwolić, gdy ma się w sobie więcej życia niż inni. Geraltowi wydało się, że pomiędzy drzewami widzi już polanę pełną nagrobków. Nasłuchiwał charakterystycznego chichotu cmentarnej wiedźmy. Lecz zamiast niego do jego uszu dobiegło nasilające się warczenie. Wilków wokół nich było coraz więcej, choć nie podchodziły zbyt blisko. Ale za to drzewa pełne martwych zwierzęcych czaszek wręcz pochylały się nad ścieżką. Coraz częściej słychać też było krakanie krążących nad polaną wron. Wara stawiała kroki bardzo ostrożnie, aż wreszcie całkiem się zatrzymała. Ładne ptaszki. Nigdy nie sądziłam, że powiem to mężczyźnie, ale myślę, że posunęliśmy się za daleko. Zadziwiające poczucie humoru. Większości ludzi na twoim miejscu nie byłoby do śmiechu. Większość ludzi także nie nazwałaby sukkuba człowiekiem. A tak zupełnie poważnie to myślę, że powinniśmy wrócić do... Krakanie wron nagle nabrało potężnej mocy. Znikąd pojawiły się ich setki. Zawirowały, przelatując nisko nad głowami wiedźmina i sukkuba, by wylądować całym stadem kilka metrów przed nimi. Wtem stado nieomal eksplodowało na wszystkie strony. A z pomiędzy wron wyłonił się leszy. Szlak. Miałeś rację, Vara. Jesteśmy za daleko. Wracamy do domu. Biegiem! Ogień, który Geralt przywołał znakiem, spalił dziesiątki wron, ale Leszemu nie wyrządził żadnej krzywdy. Ten w mgnieniu oka znalazł się tuż przy wiedźminie i potężnym ciosem sękatego ramienia cisnął nim jak szmacianą lalką. Geralt uderzył plecami w pień jednego z drzew. Tuż nad jego głową kołysały się dziesiątki zwisających zwierzęcych szkieletów. Geralt! A nie chcę! Geralt! Musimy stąd uciekać! Leszy czerpie swą siłę z tych totemów! Pełno ich tu wszędzie! Biegnij! Trzymając się za ręce, biegli przez las, a za nimi pędziły wilki. Geralt co jakiś czas odwracał się i ciskał w nie wiedźmińskimi znakami, spowalniając pogoń. Za zakrętem ścieżki czekał leszy w kłębowisku wron, ale Geralt i na to był przygotowany. Obnażonym mieczem sparował ciosy leśnej bestii, umożliwiając im ucieczkę. Biegli dalej, minuta za minutą, mając nadzieję, że dobiegną do domu albo zgubią pogoń, nim całkiem stracą siły, aż wreszcie poprzez swe głośne, zdyszane oddechy usłyszeli śpiew słowika. Chyba opuściliśmy teren Leszego. Słyszysz? Myślisz, że jesteśmy bezpieczni? A, nie to wygląda. Wyjaśnijmy sobie coś. To już druga walka, podczas której w ogóle mi się nie przydałaś. Vara, jesteś sukubem, stworzeniem, które ma moce. Czemu mi nie pomogłaś? A kto mówi, że nie pomogłam? Mówiąc te słowa, Vara zdecydowanym ruchem zsunęła z ramion suknię, która opadła na ziemię. Naga kobieta podeszła do wiedźmina i delikatnie pogłaskała go po twarzy. Zbliżyła usta do jego ust. Dałam ci powód do życia. Poczekaj. Słyszysz, co to? Dzwon. To chyba z domu. Geralt? Słowiki. One umierają.